Witamy Państwa bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby opowiedzieć o mediacji. Coraz częściej w tym medialnym świecie pojawia się to słowo, staje się ono coraz bardziej popularne, ale też nie zawsze wiadomo, co za tym słowem się kryje. W związku z tym dzisiaj chcielibyśmy Państwu bardziej przybliżyć tę tematykę, ale też przybliżyć od tej strony praktycznej. Czyli zaczniemy tak zwanym monologiem mediatora, czyli tym, co mówi mediator do ludzi, którzy przychodzą na mediację, opowiadając im o zasadach mediacji, o procedurze mediacji, jak to będzie przebiegać. Też jesteśmy we dwoje, Jerzy Książek, mediator, prezes Polskiego Centrum Mediacji, Magdalena Grudziecka, mediator, jestem wiceprezesem Polskiego Centrum Mediacji, ponieważ staramy się mediację zawsze prowadzić parami. W Polskim Centrum Mediacji jest taki standard, że występuje dwóch mediatorów, i staramy się również, żeby to była kobieta i mężczyzna, bo jesteśmy różni, inaczej patrzymy na życie i dopiero takie dwutorowe spojrzenie ułatwia pracę, ułatwia też znalezienie się stroną w mediacji. Więc Jurku, jakbyś mógł powiedzieć ten monolog mediatora, ja mogę tu zagrać stronę, wysłucham cię chętnie. Dobrze, tylko monolog mediatora tak naprawdę jest każdorazowo inny. Zależy do kogo jest skierowany, czy do kobiety, do mężczyzny, czy ta sprawa jest sprawą karną, sprawą cywilną, czy też rówieśniczą. Ale też, czy to jest spotkanie pierwsze, ponieważ w mediacji jest tak, że mediator spotyka się najpierw z jedną ze stron mediacji, potem z drugą stroną i dopiero zanim siądą razem, są już po takich spotkaniach wstępnych. Więc pytanie jest takie. Następne pytanie, czy to jest mediacja taka dobrowolna? Ludzie przychodzą, jak my mówimy, z ulicy, chcą mediować. Czy to jest mediacja kierowana przez sąd? Od tego zależy, jak będzie wyglądał ten mediator, więc spróbuj się określić, okay. Kim jesteś, a ja powiem. To ja powiem, znaczy tak, to zaczynamy od początku, czyli spotkanie indywidualne, czyli bez obecności jeszcze drugiej strony. I może jednak mediacja sądowa, ponieważ jednak zdecydowanie więcej jest spraw trafiających do mediacji z sądu. Tak zresztą następuje w większości krajów. Rozwój mediacji, że to sądy są tym impulsem skierowania z prawy do mediacji, więc mediacja sądowa, może rodzinna, tak zwana okołorozwodowa, czyli złożyłam pozew do sądu o rozwód. Z tego wniosek byłeś inicjatorem. Byłam inicjatorem. Rozwód. Dobrze, spróbujemy. Postępowania sądowego. Dobrze, w związku z tym spróbujemy od takiego spotkania. Dzień dobry Pani, nazywam się Jerzy Książek, jestem mediatorem Polskiego Centrum Mediacji. Sąd Okręgowy skierował do mnie sprawę, w której Pani jest stroną. Sprawa dotyczy Waszej sytuacji rodzinnej i wniosła Pani o rozwód. Proszę Panią, zanim zdecyduje się Pani ostatecznie na udział w tej mediacji, chciałem Pani powiedzieć, co to jest ta mediacja, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości Pani dotyczące samej mediacji. Więc proszę Panią, mediacja jest dobrowolna. Na każdym etapie każda ze stron ma prawo się wycofać, jeżeli uzna, kolokwialnie mówiąc, że ugra w sądzie więcej. Ponieważ mediacja nie jest akurat tą, nazwijmy, instytucją, w której coś się chce wygrać, przegrać, raczej dojść do porozumienia. Dlatego ta dobrowolność rozciąga się również na dobrą wolę. Skoro Pani przyszła, to rozumie, że ma Pani dobrą wolę w sobie, żeby dogadać się, mówiąc szczerze, z małżonkiem. Więc ta dobrowolność to jest nie tylko, że przychodzi Pani przez nikogo nieprzymuszona,
ale w dobrej wierze, z dobrą wolą do rozwiązania własnego konfliktu. Mediacja jest poufna. Nasze spotkanie jest poufne. Ja gwarantuję, że nigdy nikomu, nigdzie nie przekazuję treści rozmów, ani treści dokumentów, do których mam wgląd. Ja mam obowiązek, ponieważ jest to sprawa z sądu skierowana, wysłania do sądu ugody mediacyjnej, jeżeli do takiej dochodzi, i protokołu. Ale w protokole zawieram tylko i wyłącznie takie dane. Kiedy mediacja się odbyła? Gdzie ta mediacja się odbyła? Kto brał w niej udział i czym się zakończyła? Jeżeli mediacja kończy się ugodą, porozumieniem, to w załączeniu przesyłam porozumienie i wszystko wiadomo. Jeżeli strony nie doszły do porozumienia, nie wskazuję, dlaczego nie doszły, która zawiniła, czy która nie, pisze tylko i wyłącznie ogólnikowo, że pomimo zbliżenia stanowisk strony w konsekwencji zdecydowały się na rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie. Dlaczego to mówię rozstrzygnięcie? Ponieważ w mediacji nic nie rozstrzygamy. W mediacji dochodzimy do porozumienia, a w sądzie to sąd za nas rozstrzyga. Tu pani od początku do końca w tej mediacji jest osobą, która sama decyduje, co się stanie, nie sugerując się niczyimi innymi względami. Wie pan, no, tak naprawdę no, ja złożyłam pozew do sądu i chcę się rozstać, ale ja tutaj nie jestem taka ważna. Mi chodzi o dzieci. Proszę panią, no ja chciałem dalej wyjaśnić, jaka jest moja rola w tym wszystkim. Więc jeżeli chodzi o dzieci, to mediator jest osobą bezstronną i neutralną. To znaczy, nie reprezentuje ani pani strony, ani strony męża w sprawie. Ale właśnie tu jest taki wyjątek, o czym pani powiedziała, nie wiem, czy świadomie, czy nie. Ja w tej mediacji, w takiej, gdzie są dzieci, jestem adwokatem dzieci. Tracę w pewnym momencie moją neutralność, bo będę reprezentował interes dzieci. Na czym to polega? Oczywiście nie będę de facto adwokatem dzieci, ale będę mówił, jak zazwyczaj w sytuacji rozwodowej zachowują się dzieci i jakie ponoszą konsekwencje na przyszłość, jeżeli rodzice się rozwodzą. Taka jest moja rola. Będę to robił w oparciu o własne doświadczenie i życiowe, i doświadczenie mediacyjne, a nie małe jest, ponad 20 lat, ale również o wiedzę, którą na ten temat posiadam. Więc to jest to odstępstwo, gdzie ja nie jestem bezstronny, bo reprezentuję dzieci. W każdej innej sprawie ja jestem bezstronny, neutralny, neutralny co do przedmiotu sporu. To znaczy nie będę w żaden sposób narzucał rozwiązań. Jeżeli jest czasami, zdarza się, sytuacja patowa, że po prostu ani pani, ani małżonek nie będą już mieli pomysłu czy propozycji wzajemnych, jak tą sprawę rozwiązać, na państwa prośbę ja mogę pokazać, jak zazwyczaj w takich sytuacjach ludzie postępują, ale oczywiście to nie będzie jedna sytuacja, pokażę kilka takich sytuacji, co najmniej trzy. Więc to jest sytuacja, gdzie ja rzeczywiście mogę, ale to, żeby było jasne, na państwa prośbę i w sytuacji, kiedy będzie no, taka patowa sprawa, nikt nie będzie chciał, nie będzie właściwie miał pomysłu na to. No i jeszcze taka bardzo ważna rzecz. Jeżeli zgodzi się pani na mój udział jako mediatora, to winna pani mnie zaakceptować jako mediatora i oczywiście to, o czym mówię, zasada mediacji. Co wcale nie znaczy, że jeżeli w trakcie mediacji okazałoby się, że ja nagle jestem stronniczy, stwierdza pani, że ja narzucam swoje rozwiązania. Oczywiście cofa pani swoją akceptację i ma pani prawo wnosić o zmianę mediatora na każdym etapie tej mediacji. Chciałem jeszcze powiedzieć, że ta poufność mediacji, o której mówiłem, jest taka bardzo zabezpieczona. Bo jeżeli nasza
dzisiejsze nasze spotkanie jest poufne, to jeżeli jest spotkanie wspólne, to jest jeszcze taka poufność w poufności. Ponieważ w trakcie samej mediacji każda ze stron ma prawo prosić mediatora na rozmowę na osobności. Jeżeli uzna, że musi coś przekazać lub dopytać o coś, co jest istotne dla procesu mediacji, ale w myśl zasady poufności nie chce, żeby druga strona słyszała. Ja takie same mam prawa. Mogę każdą ze stron również poprosić w takim samym celu. Czy będę chciał o coś dopytać, co dla mnie jest niejasne, czy też przekazać coś, co uważam, że powinienem, ale żeby druga strona nie słyszała. Więc to jest takie podwójne zabezpieczenie w tutaj mediacji, poufności mediacji. Tak to wygląda. Czy jakieś pytania ma pani? No tak, a co będzie po tym spotkaniu? Teraz pan się spotka ze mną, a z moim mężem pan już rozmawiał. Nie rozmawiałem, bo zasada jest taka, że najpierw rozmawiamy z wnioskodawcą. My nie stosujemy nomenklatury takiej prawniczej, więc osoba, która składa pozew, czyli wniosek, u nas nazywa się wnioskodawcą lub inicjatorem. Mhm. I najpierw zawsze w tych sprawach cywilnych, inicjator takiego zdarzenia jest pierwszy. Czyli mówiąc szczerze, po takim spotkaniu, gdzie dzisiaj wysłucham pani subiektywnego, żeby było jasne, spojrzenia na tą sprawę. Chciałbym się dowiedzieć, no, co się takiego stało, że tu pani dzisiaj jest. Jak pani widzi tą sytuację i jakie pani widzi formy rozwiązania tego? Te najładniejsze, najwspanialsze, najcudowniejsze dla pani, ale również te, które nie byłyby takie wspaniałe, ale jeszcze byłyby do zaakceptowania. Po takiej rozmowie dopiero, kiedy pani wyrazi zgodę na mediację, wysłucham pani tego subiektywnego spojrzenia na sprawę, dopiero takie spotkanie będzie z małżonkiem. Po tym spotkaniu z nim, gdzie de facto będzie identycznie, no prawie identycznie przebiegało, ustalimy wspólne spotkanie w terminie dogodnym dla wszystkich i chciałem powiedzieć, że wtedy na pewno już prócz mnie będzie i mediatorka. Bo mówimy o tak zwanej równowadze stron. To znaczy, że pani lepiej się czuła, będzie to kobieta mediatorka, druga strona, mężczyzna, ja będę mężczyzna. Będzie taka równowaga stron absolutna. I wtedy dochodzi do spotkania wspólnego, face to face, prawda, gdzie będą państwo wzajemnie mogli w spokojnej atmosferze przedstawić swój punkt widzenia na sprawę. Wzajemnie wypytać się, jak do tego doszło, jeżeli będziecie czuli taką potrzebę. Co zrobić dalej, bo to pytanie będzie, czy to pójdzie w kierunku tego, że państwo będą jednak dawali sobie szansę, chcieli zostać, dać dzieciom szansę, czy też pójdzie w kierunku rozstania się. A jeżeli pójdzie w kierunku rozstania, to jak widzicie swoje role rodziców po rozstaniu się. No dobrze, a co będzie, jak się nie porozumiemy w trakcie tego jednego spotkania? Bardzo rzadko się zdarza, żeby w trakcie jednego spotkania małżonkowie z takim stażem małżeńskim, z dziećmi, doszli do porozumienia. To nie jest takie proste. Życie po prostu nie jest proste i należy sobie bardzo wiele rzeczy wyjaśnić. Poza tym, jeżeli to będzie szło w kierunku rozstania, czy nawet powrotu, to i tak musicie państwo ustalić warunki, na jakich się rozstajecie, czy na jakich wracacie do siebie. Bo to, że w tej sytuacji warunki, w których jesteście, wam nie odpowiadają, ponieważ tu się pani znalazła. Więc jeżeli będą nawet, to cała mediacja pójdzie w kierunku powrotu do siebie, to i tak trzeba ustalić, na jakich warunkach. Nie, u mnie nie ma szans tam. Powrotu do siebie. To jest moja decyzja już przemyślana. Ja rozumiem. Ja bym chciała oczywiście rozmawiać i żeby pan przekonał mojego męża do tego, żebyśmy rozmawiali na temat rozstania się, no opieki nad dziećmi. Tak, to jest ważne. Tak jak już powiedziałam, dzieci są dla mnie bardzo ważne. Ja na pewno nie będę przekonywał pana, bo to spotkanie jest wspólne po to, że to państwo wzajemnie będziecie próbowali siebie przekonać do tego, czy warto próbować, czy już nie. To wasze życie, nie moje.
nie ja poniosę konsekwencje decyzji. To wy musicie zdecydować, bo wy poniesiecie konsekwencje tego rozstania i wasze dzieci. Ja będę prawdopodobnie wtrącał się jako adwokat dzieci i mówił, co zazwyczaj w takich sytuacjach dzieje się z dziećmi, jakie one poniosą konsekwencje, żeby decyzja o rozstaniu była po prostu świadomą, niepochopną, przemyślaną, tak, żebyście państwo na przykład wiedzieli, co będzie za 5 lat. Jak pani sobie wyobraża, za 5 lat, za 10 sytuacji. Rozumiem, że tych spotkań będzie... To od państwa zależy, nie ode mnie. Ja tyle spotkań, ile państwo będą potrzebowali, tyle spotkań będę prowadził. Okej, dziękuję bardzo. Proszę. Mnie kolega, jeszcze by mnie kolega rozwiódł. Nie wiem, co na tam ukochany mężczyzna by powiedział. Ale właśnie tak, jak państwo widzą, tak przebiega mediacja. To jest po prostu rozmowa. I ważne, istotne jest, że najpierw jest ta rozmowa z każdą z osób oddzielnie, żeby mogły swobodnie zapytać o wszystko mediatora, dowiedzieć się, jak będzie to przebiegało, ale również, żeby mediator zadał pytania. My mówimy jako mediatorzy to o tak zwanych pytaniach adwokata diabła, czyli pokazywał perspektywę drugą stronę, czy perspektywę dzieci, tak żeby strona przychodząca na mediację miała szansę przemyśleć to wszystko i przyjść z przygotowanymi propozycjami na rozwiązanie już na to spotkanie wspólne. Tych spotkań wspólnych może być jedno, może być kilka, też to, ale nie więcej niż 3-4 spotkania. Oczywiście w zależności od tego, czego dotyczy mediacja. Czy to jest, już wspominaliśmy, znaczy mediacja jest tak fascynującą metodą, że sprawdza się w zasadzie we wszystkich konfliktach. I można podzielić na te takie, znaczy na mediacje sądowe, czyli prowadzone z postanowienia sądu, gdzie o mediację może wnioskować każda ze stron, ale również sąd może wydać takie postanowienie na swój wniosek. I to mogą być sprawy karne, mogą być sprawy z nieletnim sprawcą czynu karalnego, jak tu widzieliście przykład monologu mediatora na mediacji rodzinnej, czy tej okołorozwodowej, czy rodzinnej, związanej z kontaktami z dziećmi, z alimentami, czy też opieki nad rodzicami, wszystkie, czy działu spadku, te wszystkie sprawy mogą być rozwiązane na drodze mediacji. Również sprawy pracownicze, sprawy cywilne, gospodarcze, dużych biznesów między firmami, polskimi firmami zagranicznymi, czy również instytucjami państwowymi, czy samorządowymi. Również teraz od czerwca zeszłego roku mediacja jest już w kodeksie postępowania administracyjnego, czyli również te sprawy można wnioskować o mediację, jeśli mamy jakiś konflikt czy spór z instytucją w zakresie prawa administracyjnego, więc jest to bardzo, bardzo szeroka metoda, a przede wszystkim właśnie bliska ludziom, bo tak jak tu widzieliście, jest to po prostu normalna rozmowa, ale z drugiej strony wynik mediacji, ugoda mediacyjna spisana przed mediatorem, czy to w sprawach już skierowania z sądu, czy to w sprawach cywilnych, gdzie jest potrzebne jest później zatwierdzenie tej ugody przez sąd, może być właśnie do sądu przesłana, sąd ją zatwierdza, bada, czy nie narusza norm współżycia społecznego, czy jest zgodna z przepisami prawa i zatwierdza, nadając klauzulę wykonalności. Czyli ma to wynik już, czy wynik postanowienia sądowego, moc postanowienia sądowego. W związku z tym zobaczcie, jak wiele stresu można sobie oszczędzić, jak wiele też zbudować, a nie zniszczyć relacji między ludźmi, bo to też, co jest istotne i ważne w mediacji, to, że mediacja buduje przyszłość i buduje wzajemny, pozytywny stosunek między ludźmi, którzy są w konflikcie. I takie potoczne spojrzenie na konflikt mówi o tym, że konflikt dzieli. Ale my jako mediatorzy widzimy, że konflikt ludzi łączy
bo tylko oni mogą rozwiązać ten konflikt zgodnie ze swoimi potrzebami, oczekiwaniami i wypełniać czy ponosić konsekwencje swoich własnych decyzji, a nie narzuconych rozstrzygnięć przez osoby trzecie. Możemy sobie powiedzieć jeszcze tak, że tak szeroki wachlarz mamy konfliktów i mediujemy w każdej sprawie. Mogą to być małe kłótnie, gdzie tylko emocje wchodzą w rachubę i ludzie w pewnym momencie po prostu się gubią. Nikt nie jest w stanie drugiej stronie powiedzieć przepraszam, honor, duma, ambicja. Powoduje to, że tylko coraz bardziej się w tym konflikcie zamykamy. Ale bywają i konflikty bardzo potężne, które mediujemy, gdzie w rachubę wchodzą społeczności lokalne, gdzie w rachubę wchodzą dziesiątki milionów złotych i wierzcie, ludzie potrafią się dogadać. Zarówno w tych błahych, jak w tych najtrudniejszych, najcięższych. Wystarczą dwie rzeczy. Dobra wola, chęć porozumienia się i, czyli ta dobrowolność, i druga rzecz, co ludzie sobie najbardziej cenią, poufność. Żeby mogli wyjść z twarzą z całej sytuacji i zamykając taki konflikt, będą pewni, że nikt nigdy, nigdzie już nie wróci do tej sytuacji. Dziękujemy bardzo.